Cześć kochani, dziś nakręcam dla Was vloga. Jest godzina troszeczkę po 9 może i ja dopiero wstałam, bo mój chłopak szedł do pracy. Będę musiała niedługo iść po jakieś zakupy, kupić coś, nie wiem, na kanapki. No i później nie wiem, co będę robiła. Pewnie przyjedzie do mnie koleżanka, także dzisiaj jesteście cały dzień ze mną. Ostatnio, kochani, robiłam sobie zamówienie na Ezebra i kupiłam sobie taką paletkę z W7 in the Nude. Ona jest taka trochę skopiowana po Naked trójce. Fajne ma naprawdę kolory. Pomadkę z serii Kate, numerek 60, za chwilę Wam pokażę. Baby Lips i taki korektor pod oczy z Maybellinu, ale czuję, że to będzie nie wypał, bo kolor jest za ciemny. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, nie spojrzałam na kolor, a to jest dwójeczka, więc myślę, że może naprawdę nie wtopić się w moją skórę i będzie się to strasznie odznaczało. I tak wyglądają te kolorki. Przepraszam za mój głos, ale jeszcze mam chrypkę. Kolory są naprawdę fajne, można nim wykonać sporo makijaży. A pomadkę właśnie tą z serii Kate zamówiłam sobie. Ja myślałam, że to w ogóle będzie różowa pomadka, to jest taka krwisto-czerwona, ale myślę, że taka w sam raz na święta, taka świąteczna, więc bardzo się cieszę, że mi taka przyszła. Jeszcze nie wiem, czy ona mi będzie do końca pasowała, ale myślę, że kolor jest naprawdę bardzo fajny. Kochani, ja już się pomalowałam. Specjalnie nałożyłam szminkę na usta, żeby pokazać Wam, jaki to jest piękny kolor. Ja nie jestem pewna, czy on mi pasuje, ale kolor jest naprawdę niesamowity i jak widzę w podglądzie, ona troszeczkę tutaj wydaje się jaśniejsza, ale jest bardzo ciemna i troszeczkę ciężko się ją nakłada, ale myślę, że jest niesamowita, jeśli chodzi o kolor. Także numerek 60, rimmel z tej serii Kate. Mogę Wam serdecznie polecić, jeśli szukacie takiego ciemnego koloru. Kochani, ode mnie już właśnie pojechała Martyna, ja przed chwilą sobie zrobiłam początek tutaj do vlogmasów, bo zamierzam nagrywać. I teraz sobie chwilę poleżę, posiedzę na komputerze, może coś zjem, bo dostałam od niej po prostu moją ulubioną czekoladę. Teraz Wam pokażę. Po prostu uwielbiam Oreo i uwielbiam tę czekoladę. Lighty, z tego co pamiętam, właśnie pokazywała Boogie na właśnie tym Daily Boogie kanale i stwierdziłam, że muszę je sobie kupić, także się poszłam i kupiłam. Już sobie troszeczkę odpoczęłam, zmontowałam właśnie tą część vloga, którą już miałam dzisiaj. Tutaj się właśnie jeszcze zapisuję i zjadłam tyle czekolady tej od Martyny. Może nie powinnam tego robić, ale po prostu tak ją lubię, że nie mogłam się powstrzymać i zaraz ją schowam, bo zjem do końca i później nie zjem obiadu, który za chwilę będę musiała robić, bo jak mój chłopak wróci z pracy, to będzie głodny, więc za chwilę się za to zabiorę. A jeszcze na razie troszeczkę może tutaj posprzątam i poodpoczywam. Już wszystko sobie porobiłam, teraz miałam właśnie iść już robić obiad, ale dobrze, że nie zaczęłam, bo Daniel mi napisał, że weźmie od swoich rodziców, także nie muszę go robić. I za chwilę jeszcze sprawdzę maila, czy profesor wysłał nam jakieś tam notatki, bo w piątek mamy zaliczenie z anatomii. I może się troszeczkę pouczę. I co? I czekam na Daniela. U mnie to już są po prostu w domu święta. Tam się świecą z tyłu lampki. Tutaj zapaliłam sobie takiego w takim Mikołaju T-Lighta, tego co kupiłam. A tego Mikołaja kupiłam ostatnio jakoś w Pepco za 2,99, więc naprawdę niedrogo, a naprawdę myślę, że jest fajny, taki uroczy. Idę troszeczkę się ogarnąć i się przebrać i za chwilę wychodzę, bo Daniel już skończył pracę i pójdziemy na jakieś tam małe zakupy, także idziecie z nami. Dobrze kochani, ja już się ubrałam, także będziemy wychodzić. Thank you.
Już wróciliśmy ze sklepu, właśnie była jeszcze moja mama. Przywiozła mi też obiad, nie dość, że Daniela mama, to jeszcze moja mama. Zjadłam sobie, a teraz nawet nie wiem, co będę robiła. Za chwilę przyjdą do nas Daniela koledzy, także pewnie posiedzę trochę z nimi i będę się kładła.